pan Maciej Koskor, dyrektorzy miejskich jednostek, Tadeusz Kielar, Robert Szpak. Pani prezydent, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo, przed nami majówka, a jak majówka, to razem z naszymi instytucjami kultury i sportu przygotowaliśmy szereg różnych atrakcji dla mieszkańców i dla turystów, którzy mam nadzieję odwiedzą nasze piękne miasto. Szanowni państwo, ta oferta została tak przygotowana, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będą pikniki i pierwszy piknik europejski będzie przygotowany dla mieszkańców już 1 maja na Placu Ratuszowym przed Adebarem. Europejski piknik rodzinny i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Kolejny piknik 3 maja, tym razem na skwerze Pionierów i ostatni 5 maja piknik tu przy Regionalnym Centrum Kultury. Każdego dnia koncert, dobry koncert o godzinie 19 na scenie plenerowej Regionalnego Centrum Kultury. Mnóstwo wydarzeń sportowych i wiele imprez towarzyszących. Do udziału we wszystkich tych wydarzeniach serdecznie państwa zapraszam. Została ta oferta tak przygotowana, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Jest ona dostosowana do różnych grup wiekowych i do różnych zamiłowań. Oddaję już głos dyrektorom Regionalnego Centrum Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a państwa zachęcam do tego, żebyście śledzili nasze strony internetowe, mój fanpage, bo będziemy państwa informowali na bieżąco o tym, co dzieje się w naszym mieście. Panie dyrektorze, proszę. Witam serdecznie. No, pani prezydent nakreśliła przestrzeń, jaka będzie dominować przez majówkę, ja tylko powiem, że rzeczywiście będzie europejsko, rodzinnie, to w charakterze pikników, i będzie koncertowo. Trzy koncerty. 1 maja Marek Kościkiewicz, scena plenerowa, Ex Demono, przedstawiać nie trzeba. 2 maja Domański, koncert zespołu Trasa Radiowa, muzyka z pogranicza rocka i muzyki elektronicznej, i 3 maja o godzinie 19 również scena plenerowa Regionalnego Centrum Kultury, Łona, Konieczny i Krupa. No, powiedzmy ogólnie rzecz biorąc w tonacji hip-hopu. Jeżeli chodzi o pikniki, to rzeczywiście 1 maja od godziny 12 do godziny 14 na Placu Ratuszowym w dwóch przestrzeniach, jedna przed Adabarem, druga dziedziniec ratusza, na dziedzińcu dla miłośników śpiewu churalnego wystąpi Cantores Colabregue, ale zagra również koncert orkiestra Morka, a obok Adebaru będą ekowarsztaty, piknik europejski, konkursy oraz pokaz kulinarny pana Roberta Bochenko, Smaki Europy. I jeżeli chodzi o dodatkowy piknik, to będzie piknik rodzinny z RCK 5 maja, już jakby przesuwamy te trzydniowe wydarzenia do niedzieli, i tu kołobrzeskie zespoły muzyczne oraz inne atrakcje. Zapraszamy rodziców, dzieci i wszystkich, którzy będą w okolicach Regionalnego Centrum Kultury. Atrakcji i niespodzianek będzie co niemiara, nie zdradzę, żebyście państwo mieli powód, żeby przyjść i samemu sprawdzić. O tyle istotne to wydarzenie też jest, że w tym momencie 5 maja na ponad miesiąc czasu zamykamy scenę plenerową, odbywać się będzie remont, więc później zapraszamy jeszcze na liczne wydarzenia do Regionalnego Centrum Kultury do środka. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jeżeli chodzi o aktywność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną pojawimy się 3 maja na Skwerze Pionierów od godziny 12-14, piknik 3-majowy. Jak zawsze moc atrakcji, która będzie przygotowana na dla najmłodszych, między innymi dmuchańce, strefa oczywiście animacji, strefa mobilnej biblioteki, różnego rodzaju gry i zabawy z konkursami, a przede wszystkim prowadzący, uwielbiani przez naszą kołobrzeską młodzież, klauni i kulki, którzy oprócz swoich występów i animowana młodzieży, która pojawi się na Skwerze Pionierów, również będą prowadzącymi całą imprezę, także myślę, że warto pojawić się na Skwerze Pionierów. Dodatkową atrakcją jest też to, że każde dziecko, które się pojawi w tym czasie, również będzie mogło skorzystać z oferty darmowych lodów od firmy Odlodowo. Także serdecznie zapraszamy na Skwer Pionierów. Jeżeli chodzi o wydarzenia typowo sportowe, no to myślę, że wszyscy żyjemy bardzo mocno przyszłym weekendem, a więc 27 kwietnia, trzeci mecz w ramach rywalizacji Sensejszy Kotwicy, Port Morski, Kołobrzeg w ćwierćfinale rozgrywek play-off. Przyjeżdża do nas
Górnik Zamek Książ Wałbrzych. Także serdecznie zapraszamy na Halę Milenium o godzinie 16. Miejmy nadzieję, że kontynuacja, więc w przypadku zwycięstwa sobotniego spotkania również w niedzielę o tej samej godzinie, jeżeli chodzi o spotkanie Sensation Kotwicy Port Morski Kołobrzeg. Jeżeli chodzi o dalsze wydarzenia sportowe, 3 maja o godzinie 19 na Stadionie Miejskim im. Sebastiana Karpiniuka mecz MKP Kotwicy Kołobrzeg ze Stomilem Olsztyn i również 4 maja Akademia Piłkarska Fenestra Kotwica Kołobrzeg na Euroboisko rozegra o godzinie 17 mecz również z Sokołem Karlino. Jeżeli chodzi o dalsze aktywności, tak naprawdę można powiedzieć, że rozpoczynamy imprezy plenerowe, ponieważ już warto zaznaczyć, że 11 maja spotkamy się na promenadzie Morskich Szeptów, gdzie odbędzie się piknik w ramach otwartych funduszy europejskich. Już Państwa z tego miejsca tego zapraszamy. Cały weekend, który będzie w ramach tego się odbywał się, jest to nazwane jako na dwóch kółkach koło brzegu. W piątek otwarcie wystawy związanej właśnie z turystyką rowerową, a w sobotę sportowa sobota na promenadzie Morskich Szeptów. Jak widzicie Państwo, oferta bardzo bogata i zachęcamy do aktywnego udziału. Czy któryś z punktów programu chcieliby Państwo rozwinąć? Chciałabym pytać, czy pierwszy koncert odbędzie się na scenie Pojazdowej SK, czy na wszystkie wymienione imprezy jest skandalowe? Owszem. Krótko na to. Dziękuję.